Kolejny odcinek World of Goo. Witajcie serdecznie. Dzisiaj jedziemy bagno Fistiego zgodnie z zapowiedziami. Nie za wysoko i nie za nisko. Co nas tutaj czeka? Mam pełen zapas energii w sobie, żeby właśnie grać w World of Goo. Więc może być naprawdę fajnie. Mamy jakiegoś grudka, mamy języczek, mamy tabliczkę. Czytamy tabliczkę. Fisti, jak to się wymawia. Fisti przysiągł, że nigdy nie będzie jak te żaby, które strzelają kolorowymi klejnotami z buzi. Lecz zawsze zastanawiał się, jakby to mogło być. Artysta, malarz. Nie wiem jak wy, ale ja tego zupełnie nie zrozumiałem. Nie wiem jakiego dealera ma artysta, malarz, ale mógłby polecić. No dobra, ale mamy chyba dojść gdzieś tutaj. To spróbujemy. Zgaduję, że balony są po to... Dokładnie, balony są po to, żebyśmy nie spadli. Kamanko. Już prawie, już było blisko. Trzeba też uważać, żeby do góry nie spaść. Więc to takie bardzo łatwe nie będzie. Okej, trzeba to po prostu wyważyć. Okej, wybaczcie, teraz mało mówię, ale to serio jest. Hurra. Kurczę, ten poziom był naprawdę dla mnie osobiście taki wymagający dużego skupienia, dużej takiego zaparcia w sobie, żeby właśnie te baloniki wyważyć. No bo jak je zdejmiemy, to wszystko nam runie w ten sposób. Ale fajnie pykają te baloniki. No pękasz. Fajny dźwięk. No lecimy dalej. Ile zebraliśmy naszych glucioków? No ile ich tutaj mamy? Mamy 3 nadwyżki. Jest dobrze. Kontynuujemy kolejny poziom. Co nam kolejny poziom przyniesie? Jaką nazwę, jakie przygody? Ciągle u góry, na szczycie góry jesteśmy. Wieża Glut. Wyżej i wyżej. Naprawdę? To będzie naprawdę fajna zabawa. Wspinaj się jak najszybciej. Są silniejsze niż myślisz. Gluty będą musiały ze sobą współpracować, aby stworzyć prawdziwą wieżę Glut. Niektóre z nich czują, jakby kiedyś już to robiły. Ale w tamtych czasach było więcej miejsca na eksperymenty. Pokój. Artysta, malarz. Lecimy. Oła. Ile glucioków. Trzeba po prostu zrobić zwykłą, solidną konstrukcję. Tak będzie chyba dobrze, nie? Jak myślicie? Będziemy tak szli, żeby w miarę utrzymywać pion. I powinno być gites. Tak trochę skrzywiłem te wieże, ale... Kto by tam się przejmował? Jest dobrze. Musi się utrzymać. Nie ma innego wyjścia. A? Ile jeszcze? Wow. 4,6 metra. Ja jakieś podpórki zrobisz na dole. Co by nam to nie szczeliło? Ło. W ostatniej chwili coś czuję, żeśmy to zrobili. Okej. Tu bym jeszcze zrobił jakieś takie... coś do utrzymania tego. O. Dokładnie w ten sposób. Miała być prosta wieża. Wyszło coś takiego, ale się trzyma jeszcze. Więc może nie być źle. Tylko trzeba to w miarę wyrównywać. Ta gra pięknie uczy fizyki. Ta gra powinna być na lekcjach fizyki w szkole. Ta satysfakcja, gdy już jest tak blisko i się człowiek boi, że to się rozwali wszystko i się wszystko udaje. To jest uczucie piękne, naprawdę, wierzcie mi, to jest piękne uczucie. Wow. Taka pozytywna energia. Gluciaki. 14 gludów nadwyżki, no i jest pięknie, jest po prostu pięknie. Ciu.
tyle glutów, że aż wystają z naszej... To jest taki... Rurki wystają, z naszego zbiorniczka wystają aż. Jak po nich jeździmy, tak fajnie mrugają. Coś pięknego. Kolejna przygoda. A już schodzimy na dół. Oda do gry Bridge Builder. To pewnie jakiś mostek będzie. To łatwiejsze niż się wydaje. Takie zwodzące trochę. No musimy po prostu mostek zbudować. I mamy tabliczkę. Gdy słońce zachodziło za wzgórzami, jeden z glutów stwierdził, że jego życie jest tak symulacją fizyki w grze komputerowej. Jest jak symulacja fizyki w grze komputerowej, się zamotałem. Lecz gdy wpadł do naszpikowanego kolcami dołu, przestał zawracać sobie tym głowę. Artysta, malarz. Czy tu mamy na dole kolce? Ła. No, zwykły mostek. Jak właśnie w grze Bridge Builder, nie wiem czy kiedyś graliście, pewnie grałem w jakieś różne odmiany tej gry. I chodzi po prostu o to, żeby zbudować most na drugą stronę, żeby ten most się nie rozleciał. Czyli trzeba zrobić podpory z dołu i takie trzymacze z góry. I wtedy powinno być naprawdę dobrze. Uda nam się, nie? Uda. W ten sposób. Jak na razie idzie dobrze. O nie, spadaj mi glucie. Konstrukcja wydaje się, jakby się trzymała. Wow, 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 wow. Zagięło ją. Musimy zrobić u góry. Do wstrzymania tego wszystkiego. O, w ten sposób. Już tam to się trzyma. Ja bym to jeszcze trochę do góry pociągnął. O, w ten sposób. O. I teraz, po dołączeniu tutaj jeszcze kolejnego takiego mostku. O. Teraz się trzyma. Się tak fajnie buja. Czekajcie, o. Nie wiem, co ja tworzę teraz. Ale jest śmiesznie, jest śmiesznie. Jest most, trzyma się. Oby tylko nam glutów starczyło. Się powoli tego obawiam, że nie za dużą konstrukcję przypadkiem zrobiłem. Będzie 8 glutów? Obudź tego. A! Niechcący położyłem gluta. Chciałem go tu tam położyć, żeby leżał i obudził tamtego. Nie wiem, czy to by obudziło, ale zabrakło akurat jednego gluta. No to chyba coś wyczuwam, że trzeba rozpocząć od nowa. Jest, 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 jest. Udało się. Teraz zrobiłem trochę inaczej. Szedłem bardziej górą. I na końcu trochę zaryzykowałem, tak dość szybko wychodząc, ale myślę, że to się opłaciło. Bo już mamy, jesteśmy tutaj już. I już mamy nasz rurociąg. No i spokojnie, będzie 8 glutów. Udało się. Poziom completed. Hurra! Już teraz tak jest fajnie. Jest tak chłodniej u mnie przynajmniej. Właśnie się skończyła burza, bo padał grad, potem lał deszcz. I teraz tak fajnie chłodno jest. Mimo że jest lato, to jest chłodno. No ale dobra, skupmy się dalej na grze. Nasze gluciki się utopiły. W tym gluto płynie? Co to jest? W oleju. Gluty są w oleju, tak. No i chyba dzisiaj jeszcze jeden poziom. Przejdziemy jeszcze przepompownie. A co tam? To tajemnica. Red glut. Ostatnie z glutów nie zdawały sobie sprawy ani z tego, że są wyjątkowo przepyszne, ani z przeznaczenia wielkiego dołu, w którym się znalazły. Wspomniały za to o tym, że jest to ostatni poziom tego rozdziału. Cokolwiek to znaczy. Artysta, malarz. Czy liczysz, byśmy w odcinku trzecim kończyli rozdział? No, bardzo pozytywna rzecz. Musimy wejść tam do góry, musimy do tych obrotowych dotrzeć. W jakiś sposób. Tam się szalenie obraca.
W końcu jakaś jeszcze lepsza muzyczka niż wcześniej. No w sumie nie w końcu, wcześniej też była dobra, ale ta jest naprawdę... O matko, dobra, już nie nucę, bo fałszuję strasznie. Zapewne. Chodzi chyba po prostu o to, żeby zrobić jak największego klota tutaj, takiego, który dotrze do góry. Żeby budować spokojnie. A to nam rozwala wszystko, myślałem, że tam do góry podniesie. No to tworzy pewne komplikacje, wam powiem. Jak to nam rozwala, to będzie trochę trudniej, ale chyba i tak poziom do najtrudniejszych nie należy. O, już mamy naszego trzymacza. Mamy tabliczkę. Dobrze kombinujesz, dziękuję. Będzie ciężko, możliwe, że nie wszyscy wytrwają do końca. Ale to nic, w końcu wszyscy jedziemy na jednym wózku. Tu byłem, artysta malarz. Okej. Jedziemy dalej. To nam pomaga się utrzymać już. To bardzo dobrze. Wow, nawet nas pcha do góry. Co? Ej, gluty, do góry. Do góry! Będziemy tak przenosić? Co z tymi glutami, ej? O co chodzi, tabliczka? Powiadają, że najwyższy punkt na całej wyspie. O wschodzie słońca niemal można ujrzeć wieczność. Ciekawe, co zobaczysz, jeśli wejdziesz jeszcze odrobinę wyżej. Do zobaczenia, artysta malarz. Gdzie? Tu nie ma rury. A mamy te, mamy baloniki. Ale wiecie co, ja bym przetransportował te gluty z dołu. To co, timelapsik? Timelapsik. W końcu wszystkie gluty przetransportowane. Nie wiem, czy było warto, myślę, że tak. Skoro ma to unieść, ten to zmniejszył po prostu. Po prostu bym rozebrał część konstrukcji. A może nie, bo to spada wszystko. Dobra, do góry lecimy. Oczkami. Oczka, wznieście nas do góry. Udźwigniecie to, dacie radę. No i pięknie. Możemy powoli to rozbierać teraz. No ej. Ej! Uciekły mi gluty. No chyba nie. Moje gluty. Będąc bardzo wysoko i z całkiem nowymi, ogromnymi oczami, gluty mogły patrzeć wyjątkowo daleko. Z każdej strony otaczały ich nowe, niezbadane wyspy, wypełnione nieznanymi gatunkami glutów. Możliwości gry z pewnością będą niewyczerpane. Gluty miały nadzieję, że jakiś odważny podróżnik zbada ich nowe odkrycia, znosząc się coraz wyżej i wyżej. Wiedziały, że już nigdy nie wrócą. Koniec rozdziału pierwszego. No to ja, kochani, dziękuję za oglądanie odcinków z rozdziału pierwszego. Już wkrótce rozdział drugi, Mistrz Świata Glutów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!